Znaczy zaraz po finale był ktoś, kto jednak cię nie pogratulował. Jeśli dobrze pamiętam, a nie jestem pewna, bo to były takie emocje, to myślę, że chyba Launo do mnie nie podeszła, z tego co mi się wydaje, ale nie mówię na 100%, bo nie jestem pewna, muszę oglądać i zobaczyć. Jest taka ciekawa uczestniczka, która budziła też wiele emocji w nas, w widzach. Jak dzisiaj tak obserwowałem Launo, ani razu nie widziałem na jej twarzy uśmiechu, a fajne te okoliczności. Dlaczego tak jest? Kurczę, no myślę, że Launo jest bardzo specyficzną osobą, taką, która ma swoje zdanie bardzo mocne, ale myślę, że gdzieś w środku jest to taka dobra, ciepła osoba, ale pod okrutną skorupą, pod mocną skorupą, gdzieś się tam nam ukrywa ta mała Launo. Ja ją bardzo lubię, jest fajną dziewczyną. Będzie w Zakopanem na waszym wyjeździe z uczestnikami? Będzie, akurat będzie, pierwszy raz na naszym wspólnym wyjeździe, ale udało się, także będziemy bawić się wspólnie. No to czekamy na relacje, dzięki bardzo i gratulacje. Dziękuję ślicznie.